Zespoły wielopokoleniowe. Te słowa budzą troskę zarówno wśród menadżerów, jak i pracowników HR. Jak nimi zarządzać? Jak się z nimi komunikować? Jak sprawić, aby komunikacja wewnątrz zespołu była jak najlepsza? Mam nadzieję, że ten webinar odpowie chociaż na kilka pytań. W ramach naszego spotkania poruszymy szereg kwestii dotyczących optymalizacji komunikacji w zespołach wielopokoleniowych, ale jednocześnie uwzględnimy tutaj element analizy behawioralnej Extended Risk, który mam nadzieję pomoże w lepszym rozumieniu potrzeb drugiej osoby oraz uwypukli to, na co należy zwrócić uwagę zarówno w komunikacji, jak również na to, czego należy unikać. Co tu się będzie działo? Po pierwsze, jak zrozumieć różnice międzypokoleniowe w zespole? Po drugie, skuteczne techniki oraz narzędzia komunikacyjne. Po trzecie, język, ton oraz zachowania niewerbalne. I ostatnie, cztery kolory zachowań według analizy behawioralnej Extended Risk. Nazywam się Wojciech Jaruga, jestem trenerem biznesu i coachem i zapraszam Was na 1,5-godzinny bezpłatny webinar pod tytułem Komunikacja w zespole wielopokoleniowym. Co robić, aby się porozumieć? Pamiętajmy, że komunikacja w zespole wielopokoleniowym to nie tylko wyzwanie, ale również szansa na wykorzystanie różnorodności doświadczeń i perspektyw. Dzięki naszemu webinarowi dowiesz się, jak możesz zbudować zgrany zespół, który będzie efektywnie realizował wspólne cele. Dziękuję i zapraszam.